Dobra, i teraz jest tak. Zacząłeś 22 lata temu ostrzyżeniem na łysą pałę. Przede mną siedzi Maria Antonina. Czyli ewolucja nastąpiła. Od cięcia na łyso do dużych form. Ta fryzura będzie dymiła. Będzie tu spektakl. Tak, będzie dymiła ta fryzura. Zaskocz mnie. I teraz ten, to jest ten efekt, który miał... Brawo. Masz swój salon, masz swoją akademię, szkolisz ludzi, zacząłeś w piwnicy, to wszystko jest super. Co ci ten program da? Chcę zostawić coś po sobie, kiedy... Chciałbym, żeby kiedyś mi odbierali, że to jest ta ikona fryzjerstwa, która coś zrobiła w świecie fryzjerstwa. A komu chcesz udowodnić, że jesteś takim dobrym fryzjerem? Komu? Nie wiem, ja myślę, że też dla mojej mamy. Dla mamy? Mama dalej szyje? Nie żyje. Kurde, przepraszam. Malutko. Spokojnie, spokojnie. Jeśli chodzi o mamę, to był naprawdę bardzo dobry człowiek. Cudowny człowiek, który otworzył mi oczy na takie dobro rodzinne. Tak, wspierała mnie. To jest coś pięknego, rodzina moim zdaniem najważniejsza. A teraz mam prześliczną żonę i cudownego synka. Sebastian jest fajnym, czułym facetem. Troszeczkę udaje takiego twardziela, a tak naprawdę ma serce takiego chłopca. Ania mi otworzyła jakby oczy na takie ciepło, nie wiem, choćby nawet taka głupia rzecz jak, nie wiem, spadający liść, że on ma piękne kolory, czy krzywda innych ludzi, czy zwracanie uwagi na, nie wiem, słońce, cieszenie się tym życiem. To jest taki dobry duszek, który mnie wspiera, popycha, inspiruje i daje mi motywację do życia. Wtedy jest najlepiej, jak jesteśmy we trójkę. Kocham.